Luzapko, ani witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5, gdzie pięknie z Trevorem buszujemy w mieście i jak można zobaczyć, mamy misję u Michaela, więc tam jedźmy. Ale zanim tam pojedziemy, sobie pobuszujemy w tym domu, znaczy oczywiście wiadomo, Trevor tu jeszcze zbytnio nie pobrudził, więc jeszcze w miarę jest okej, okay, pięknie, czysto. Super. O, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Nie wiem, co wziąłem, ale co on tu robi? Nie pozwoliłem ci wychodzić. Ej, gdzie idziesz? Okej, okay, co tu jeszcze mamy? Ci możemy położyć. To, o, szkoła lotnicza, właśnie. To będzie ciekawie. Tu jest jeszcze otwarte. O, super. No, w sumie też nic nie ma. No, już myślałem, że go nie będzie. Jest nasze piękne auto. Wydaje mi się, że szybciej chyba będzie, jak przeteleportujemy się po prostu do Michaela. Ah, fuck is this shit? Is that yours? Of course not. I have only got myself to blame for the mess these kids are in. You are either drunk, or you're staring miserably at the clouds, or you're out there doing God only knows what. Oh, yeah. I done horrible by you. Pulled you out of a Midwestern trailer park, got you a big mansion in Rockford Hills. Hell, the only thing you gotta worry about anymore is what part of your body you wanna have chopped off or sucked out again. Screw you, Michael. Ah, but you won't. I was faithful to you up until I found you in a stripper. I would divorce your ass if I could. You are nothing but a murdering, cheating hypocrite. Thank you, Michael, whatever the fuck our fake last name is. You have ruined my serenity yet again. My yoga is fucked. Oh, is that what they're calling it now? You and your fucking yoga. Did someone say yoga? Oh, hello, Fabian, darling. Namaste. Namaste. You must be Michael. Namaste. Nama, go fuck yourself. Michael! You've got to work on your anger, brother. It's killing you. Yeah, tell me about it. Ah! There you are, you little shit. Are you looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You two, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand, huh? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro? Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner, but I can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good Lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Michael! She might disagree with you on that. Jesus Christ, what, now? Now? Where?
the Maze Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go, come on! Alright. Ojo, no i jedziemy po tą całą Tracy. Trevor trochę nie był zbyt szczęśliwy, jak to można zobaczyć. So, Mike, what were you doing? Amanda comes in. Jak jedziesz, piero nie. W ogóle zapomniałem wam powiedzieć jednej rzeczy, że filmiki będą się trochę późno pojawiać, a raczej będzie takie tymczasowe wstrzymanie z tego powodu, że zapisawszy się na prawko. No i mam weekendy trochę zawalone i nie mam czasu nawet zmontować filmu, więc też nie obiecuję, kiedy ten film się pojawi. Ja go nagrywam w sobotę, ale jak dobrze pójdzie, no to może jutro będzie, albo za tydzień, czy w tygodniu. Będę się raczej starać montować filmy w tygodniu, jakby co. O, come on, jesteśmy już prawie, bliziutko, będzie super. Wow. Co to było? Nie wiem. No, ale Trevor i tak się tym nie przejęło, no dobrze. Całe szczęście. Dobra, już jesteśmy. Super randzko, happy. Tutaj zaraz sobie skręcimy. Myślę, że Franklin jedzie. Jakiś... Michael Downey. No już idę, kurde, słup mnie tu zatrzymał trochę. No i co jeszcze? Ty mnie tam nie zatrzymiesz, był roku jeden. Biegnij za Trevorem, znaczy mamy wejść do środka, ale Trevor nas prowadzi. Jakby już tu był. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that! Where the fuck's Laszlo? It doesn't matter. It is quiet. All right. Yeah. That was really... All right. It's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and... Trevor? Two dads. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Okay. Three, two, one. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music! What your daddy's gave you, honey. Mmm. Get down. Stuff a 20 in this. Oh! You fucking do something about this? All right, that's enough. Oh! Oh! I said that's enough! Oh. Hey, I got security! Security! What'd you fucking Hold say? Come on, big guy! Come on there! No. Come on! Fuck. No. Come here, you little shit! No. Nie ma to jak zepsuć jej przedstawienie. Co jest, całe szczęście, kurde. Program z tego co wiem, to i tak się nie należy. A ci siedzą i czekają i tylko czas marnują. Dobra, kto prowadzi? No oczywiście, że jo. A kto inny? No, w końcu Trevor. Trevor psychopata musi jechać. Dobra. Czekajcie, gdzie się tu ściągało tą całą tą przyczepę? To się przydało ją ściągnąć, bo trochę będzie nas spowalniać. Come on, damy radę. Come on, come on. Hey, you raised the daughter. Nie, tu było szczelanie. Gdzieś tu można było też. Aby odłączyć przyczepę. No i okej. Jest nam lżej. Wow. Ups.
Czekajcie, co coś spróbować, ale nie wiem. Spacja, hamulec. Gdzieś tu, czekaj. Jak tu się to robiło? Zmiana kamery to nie, plastyczny. Jakoś można było podglądnąć. I wtedy było słychać, co tamten sobie coś tam gadał przy autku, ale... Ale no kurde, co oni tu usunęli? Wow, nie to. Oni tu chyba usunęli. Chyba tak, nie wiem. Podglądzik. Nie, telefon, weźmy z tym telefonem. Dobra, gonimy go, mniejsza z tym. Na konsoli to jakoś inaczej było. Można było sobie podglądnąć. Coś tam marudzi. Coś tam takie nieinteresującego, mało znaczne, kurde, coś tam gadał, latał. Ale. No i ten drift, kurde, Optimusem. A on jedzie. Mnie nie zatrzymacie, znaczy spowolnicie, ale. Oj. Trochę w gardziołku wyschło, ale... Damy radę, spoko głowa, damy, kurde. Jedź tu, kurde, jedź. Trevor, prowadzisz, cholero. Nie za bardzo. No co ty nie powiesz? Fajnie, zaraz tu, okej. Shut up! That cocksucker might be famous, but o, ta sławni ludzie mają ciężko. Wiem, że go durwiemy. Spokojnie, Trevor, nie takie sytuacje się już działy w seriach GTA. Gdzie ma jechać? Przecież ta fight papa wszędzie wpadnie. Ładnie ta woda płynie tu. No, przy okazji mamy się czym jarać. Zjarać. A co się stało? Zatrzymał się, bo co? Droga się skończyła? Czemu autko zgasło? Biedaczek. Zesrał się chyba, tak? Guys, you run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, all right? Oh yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old, and I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Okay. There you go. All right. What are you doing now? I want you to dance sexy, celebrity. I mean, I need music or... Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. What the fuck is that? All right, now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on, lower, lower, come on. Oh, please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, come on, get off. Take off, go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do it without me for 9 years, huh? Oh shit. Dave, we need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay, meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Oj, 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 poszło co miało, jasne, sejwuj. O, no, Trevor, tak, już się pojawili, fajnie. Tak, nigdy się nie uda w 100%. No. Dobra, kochani, mam nadzieję, że film wam się spodobał i no, trochę na spontanie był krótki, ale jak już mówiłem, nie mam zbytnio dużo czasu, by coś nagrać, a że jeszcze mam dwa zaległe tam filmy do zmontowania,
A tego se tak, no na szybko, no sorki, ale na szybko, żeby było jak najmniej, choć i tak wiem, że będzie dużo montowania. Jeśli film wam się spodobał, no to wiecie, dajcie lajka, a jeśli jesteś nowy na kanale, to to zapraszam cię do innych filmów, no i oczywiście do subskrypcji, żebyś mógł mnie lepiej poznać i być żeby być aktualnie z filmami nowymi i ogólnie starymi w ogóle. Sorki, że mi się tak język plącze, no ale już jest trochę późna godzina, gdzieś tak już chyba z druga czy pierwsza, no nie wiem, nie chcę mi się patrzeć na zegarek. Więc ja już się z wami żegnam, cześć, do następnego filmu, hej!